hours. Give you the truth with all that bloody power. Hejo, moje naleśniczki! Z tej strony Pancake oczywiście i witam Was w kolejnym odcinku z naleśnikowego fanmaila. Tak dawno tej serii nie było na moim kanale, wiem, że to dziwnie zabrzmiało, także no... Ale w tym odcinku pokażę Wam paczkę urodzinową, tak, bo miałam urodziny niedawno, 15 listopada, także no, w zależności też o której i kiedy już chcę ten film, co teraz nagrywam, także no. I dostałam paczuszkę, czy tam paczkę urodzinową od Uluru LPS. Tak, dostałam od niej paczkę na urodziny, też do niej wysłałam paczkę urodzinową. Zaś Wam pokażę screena z tymi rzeczami, jakie je dałam. Także no. No dobra, więc pokażę Wam na szybko zdjęcie tej paczki. Powiem tylko, że jest taka długaśna ta paczka i dosyć duża. Więc no. No dobra, więc... Wiem, mocno maślane. No dobra, więc zapraszam Was do oglądania. O, teraz zauważyłam pod spodem, że jest przez nią napisane, tak pisemnie, i to jest napis Happy Birthday. No to jest po prostu przeurocze. No dobra, więc zaczynam otwierać tą paczkę. Dobra, muszę jakoś otworzyć. I wolę to delikatnie, bo ze mną jest oczywiście różnie. Mogłam też mieć przy sobie nożyczki, mogłam mieć, ale już trudno. Jakoś sobie dam radę. Jest karton po butach. Może mi się łatwiej złapie i wyciągnie. Czekajcie chwilę. 2000 years later. O, już prawie. I udało mi się wyciągnąć. Nie, to nie jest żadna reklama butów, nie. Nie chciałam żadnej reklamy. Jednak by mi się... O, dobra. Akurat nie było widać. O. Nie zwracajcie uwagi, co jest za kadrem. Dobra, poza nagraniem tutaj ścięłam tą taśmę, żeby nie przedłużać, także pora otworzyć karton. I co my tu mamy? Ile folii bąbelkowej. Wow, ile tego jest. Tak, dzień dobry, plasterek, tak, bo se kuku zrobiłam w pracy. Dobra, wow, ile tego jest. O Bosiu. Dostałam życzonka. Jakie fajne, urocze. I zaraz Wam przeczytam. Hej Pancake, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo śmiechu, szczęścia, radości, żebyś zawsze robiła to, co lubisz, spełniała marzenia i tworzyła cudowne filmiki dla Twoich kochanych widzów. Przesyłam drobny prezencik, mam nadzieję, że się spodoba. Jeszcze raz najlepszego, Ululu LPS. Ululu? Uluru? Jak ja to przeczytałam? Nie wiem. Uluru LPS, nie wiem czy... No, w końcu się poprawiłam, także no. Przeuroczy liścik, dziękuję bardzo. Dobra, teraz mam czekoladę. Czekoladę mam, Milka. Tak właśnie wygląda. Zjem sobie z chęcią. I taka słodka krówka. Więc dziękuję Ci bardzo za czekoladę. I zjem ją na pewno, oczywiście. Dobra, tu coś jeszcze jest? Nie, tu... O, coś tu jest. Dostałam kostuma. Oh my god! Wow! Jaki on śliczny. Zobaczcie, jaki śliczny kostum pingwinka. No po prostu... Nie wierzę, że dostanę drugiego kostuma od niej. O, muszę jakoś otworzyć. Nie, to jest...
stukacie chwilę, bo się pogubiłam. Tak, to jest custom, bo tutaj jest jej podpis Uluru. I naprawdę przeuroczy jest ten pingwinek. W ogóle to jest mój pierwszy kształt pingwinka. Ja nie wiem, jaki był wcześniej ten pingwinek, więc mogę nie wiedzieć oczywiście. On jest naprawdę przeuroczy, przeuroczy oczka ma, przecudownie namalowany. Po prostu piękny jest i to jest mój pierwszy kształt pingwinka. Także no. Tak właśnie wygląda i ostrość. Dziękuję. Tak wygląda. No. Posiada dziureczkę. I tak właśnie wygląda przeuroczy pingwinek. O matko, dziękuję Ci Uluru za cudowny prezencik. No po prostu nie spodziewałam się, że od Ciebie dostanę Pet Shopa. I jeszcze customa oczywiście. Po prostu dziękuję Ci bardzo. Tak szczerze Wam powiem, ja myślałam, że dostałam tego kota z generacji czwartej, co maskotką kanału jest u LPS Hani. No pokażę Wam tego Pet Shopa. Ja w pierwszym momencie myślałam, że to jest ten Pet Shop, bo tak szczerze mam tą figurkę, ale nie spodziewałam się, że dostanę customa. Nice, jeszcze raz Ci kochana dziękuję i zapraszam Was na jej Instagrama i na jej konto na YouTubie, linki będziecie mieli w opisie oczywiście, albo na końcu filmu będziecie mieli jej kanał, także no, wiadomo o co chodzi, nie? Więc no, mam nadzieję, że kolejny odcinek z naleśnikowego fanmaila Wam się spodobał. Jeżeli ktoś chce mi z chęcią wysłać paczkę, liścik, to możecie do mnie napisać na Instagramie najlepiej, bo tam najczęściej się udzielam. Także no. Co tu jeszcze powiedzieć? No to by było na tyle, więc łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie z dzwoneczkiem oczywiście. I cóż, to by było na tyle chyba, nie? Więc ja się z Wami żegnam i pa pa!